Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Expeditions 6 nowych faktów. Pierwsze, dron, którym będziemy mogli wybrać najlepszą drogę przez teren, który mamy przemierzyć. Dodatkowo posłuży nam on też do lokalizowania ekwipunku, który będzie rozsiany na całej mapie. Do tej pory w SnowRunnerze musieliśmy sobie mniej więcej zrobić rekonesans na mapce. Czasami brakowało nam takiego dokładniejszego rozeznania, jak wygląda teren, bo niekiedy okazywało się, że okej, tutaj możemy sobie przejechać, ale przez drzewa też jakoś się tam przedostaniemy. Teraz będziemy mieli drona, którym z góry będziemy mogli sobie patrzeć na dany teren i wyznaczyć sobie drogę nawet przez gęsty las, gdzie do tej pory patrzyliśmy sobie na gęsty las i nie mogliśmy odróżnić to, czy tam są drzewa jakieś małe, które możemy staranować, czy są jakieś ogromne i gęste drzewa, przez które nie przejedziemy żadnym samochodem. Dwa, do lokalizowania cennych rzeczy będzie służył wykrywacz metalu. Cennymi rzeczami, czyli zawartość twojego ekwipunku, będziesz mógł znajdować części do budowy, części do swoich samochodów i prawdopodobnie będą też jakieś elementy zadania, w których będziesz musiał użyć wykrywacz metalu. Będzie specjalna wyciągarka, którą można podczepić do twardego podłoża. Dzięki temu pojazdem będziesz mógł wjechać pod prawie pionową ścianę. Takie miejsce w SnowRunnerze do tej pory były nieosiągalne. Jak widziałeś jakąś ścianę, skałę przed sobą, no to musiałeś ją jakoś objechać. Teraz będzie można zahaczyć na górze urządzenie i po linie wspiąć się na górę. Chcę to zobaczyć. 4. Sonar służy do wykrywania głębokości danej przeszkody wodnej. Czyli jeśli wjedziesz w jakąś rzekę, gdzie nie widać dna, a jeszcze twój samochód będzie w stanie to przejechać, teraz dookoła będziesz widział taką zieloną strefę, która będzie ci podpowiadać, że okej, tutaj jeszcze możesz przejechać, ale kawałek dalej już możesz utonąć. To jest bardzo przydatne, bo do tej pory w SnowRunnerze okej, mogłeś widzieć tam mniej więcej dno przez wodę, która była przejrzysta, ale woda, która jest mętna, no nie do końca było wszystko widać, prawda? I czasami zdarzało się, że przez dany obszar mogłeś sobie przejechać, a w innym miejscu od razu tonąłeś. 5. Pojawi się możliwość budowania budynku i innych obiektów w swojej bazie. Uwierzysz w to? Będzie można budować laboratoria, budynki do ulepszania ekwipunku. Niektóre budynki będą sprawiać też, że pojawią się jakieś nowe umiejętności, więc jeśli będą pojawiać się nowe umiejętności, to jestem ciekawy, jakie to będą umiejętności. Do tej pory liczyła się tylko i wyłącznie ciężarówka i żaden tam jakiś skill nie sprawiał, że na przykład zaczniesz lepiej jechać po offroadzie, czy lepiej się wspinać, czy coś takiego. Ale teraz będziemy mieli zestaw umiejętności, które pozwolą nam lepiej przemierzać wszystkie nierówności. I żeby to wszystko odblokować, będziemy musieli też zatrudniać naukowców i innych ekspertów. Chciałbym jeszcze, żeby po tej bazie chodzili gdzieś sobie tam ludzie i sobie robili jakieś takie drobne rzeczy. Wiesz, przyjeżdżasz z ekspedycji, a tu jest grupa twoich ludzi, którzy są gotowi do działania i na przykład zaczynają majstrować przy twoim samochodzie. 6. Cały ekwipunek, który możemy ze sobą zabrać, został całkowicie przebudowany. Możemy teraz dokładniej dobierać ekwipunek tak, aby dostosować samochód do drogi, którą mamy zamiar przemierzyć. Można edytować poszczególne elementy, na przykład jeśli chcesz wziąć o 200 części naprawczych więcej, to możesz to zrobić pakując jedną skrzynię tych części więcej. Nie musisz brać od razu całej dużej naczepy z tymi częściami naprawczymi. I to samo tyczy się paliwa, jeśli potrzebujesz tylko jednego kanistra paliwa więcej, bierzesz tylko jeden kanister paliwa, nie musisz na dachu od razu dawać, wiesz, paliwo plus części naprawcze, tylko możesz sobie wszystkie te elementy poszczególnie podobierać na samochodzie. Teraz samochód będziesz mógł też ubrać i z boku, z przodu i z tyłu, a także na dachu. Prawdopodobnie też na pace w środku, bo tam też czasami można było w SnowRunnerze coś zapakować. Czekam na kolejne detale o Expeditions, ciągle myli mi się ze SnowRunner, bo to takie podobne gry są, no nie? Ale wygląda na to, że dużo się pozmieniało i chyba teraz więcej ta gra będzie skupiać się wokół gracza niż wokół rzeczy, które musimy zrobić dla innych, żeby ułatwić im życie. Więc teraz będziemy mieli jakiś cel, żeby gdzieś dotrzeć i będziemy musieli zrobić pod tym kątem szereg różnych zadań, ale te zadania będą ulepszać nasz ekwipunek i prawdopodobnie my będziemy troszeczkę kowalem swojego losu, a nie będziemy tego losu kuć dla kogoś innego. Rozumiesz, o co mi chodzi? Takie mam wrażenie, że ta baza, którą będziemy tam budować,
I to wszystko, co będziemy wokół tej bazy robić, będzie się bardziej skupiać na nas, niż na innych osobach, którym musieliśmy pomagać w SnowRunner do tej pory. Wygląda na to też, że jest to takie odejście od takich super ciężkich transportów i skupienie się bardziej na pojazdach zwiadowczych. Macie takie odczucie? Mimo wszystko jestem mega zajarany tą grą i nie mogę się doczekać, kiedy już się pojawi. Mam nadzieję, że uda się załatwić jakiś wczesny dostęp, żeby coś pokazać dla was więcej. A tymczasem trzymajcie się. Hejas!